Pana Mariusza Błaszczaka, wicepremiera, ministra obrony narodowej. Bardzo dziękuję. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, właśnie odbyło się czwarte posiedzenie Rady Ministrów Obrony Polski i Litwy, tym razem w Warszawie. Poprzednio byliśmy w Wilnie. Jesteśmy umówieni już na kolejne spotkanie w przyszłym roku. Co roku odbywa się takie posiedzenie. Dzisiaj rozmawialiśmy na temat naszej współpracy, bardzo bliskiej współpracy polsko-litewskiej, na temat wspólnych ćwiczeń wojskowych. Oczywiście jesteśmy zainteresowani przede wszystkim obroną i odstraszaniem w północno-wschodniej części Polski i zapewnieniem bezpieczeństwa w przesmyku suwalskim, który łączy nasze państwa. Ale jesteśmy też zainteresowani współpracą również w innych formatach. Dziś rozmawialiśmy na przykład na temat wspólnych zakupów uzbrojenia. Bardzo się cieszę i dziękuję z decyzji litewskiej w sprawie kupienia gromów na wyposażenie sił litewskich. To już jest kolejna tego rodzaju transakcja. To bardzo dobrze świadczy o naszych bliskich relacjach. Rozmawialiśmy także o współpracy w obronie cyber, a więc chodzi o przeciwdziałanie atakom w sferze cyberbezpieczeństwa. Też nasza współpraca jest bardzo istotna. Rozmawialiśmy o współpracy również sił specjalnych. Rozmawialiśmy o wsparciu, jakiego oba państwa udzielają Ukrainie. Zdajemy sobie doskonale sprawę z zagrożeń. Jesteśmy tu jednomyślni, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie i przeciwstawianie się próbom odbudowy Imperium Rosyjskiego przez Putina. A więc bardzo dziękuję za tą bliską współpracę polsko-litewską. Dziękuję za obecność panu ministrowi i myślę, że nasze konsultacje też mają bardzo ważną rolę, odgrywają przed szczytem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który odbędzie się w lipcu w Wilnie. Dziękujemy, panie premierze. Ponios ir ponai, kviečiu pasisakyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministra pana Arvida Anušauska. Šanovni państwo, do zabrania głosu zapraszam ministra ochrony kraju Republiki Litewskiej pana Arvida Anušauskas. Šanovni panie ministrze, gerbiamas ministrė, džiaugiuosi šią ketvirtąją gynybos ministrų tarybą. Labai simboliška, kad be abejonės pasiruošimas NATO viršūnių susitikimui sutelkė čia, Varšuvoje, ir Lenkija, ir Lietuva vertina Rusiją kaip ilgalaikę grėsmę vakarų saugumui, demokratiniams vertybėms ir tarpusavio pasitikėjimo paremtos tarptautinės sistemos stabilumui. Szanowny panie ministrze, cieszę się z czwartej dwustronnej Rady Ministrów Obrony. To bardzo symboliczne, że przygotowania do szczytu NATO w Wilnie zgromadziły nas tutaj w Warszawie. Zarówno Polska, jak i Litwa postrzegają Rosję jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Zachodu i wartości demokratycznych, dla stabilności systemu międzynarodowego opartego na wzajemnym zaufaniu. Maskvoje ir Minskoje, žvanginant ginklais, tame tarpe branduoliniais, mes suprantame, kad dabartiniam Kremliaus režimui negali būti nuolaidžiaujama ir sutarėme, kad turime dirbti tiek dvišalių formatų, tiek išnaudojant bendrai NATO ir ES galimybės, siekdami ilgalaikio ir tvirto atsako į Rusijos keliamas grėsmes. Ponieważ Moskwa i Mińsk wymachują bronią, w tym nuklearną, rozumiemy, że nie można iść na ustępstwa wobec obecnego reżimu Kremla. Zgadzamy się, że musimy pracować zarówno w formacie dwustronnym, jak i wspólnie wykorzystując możliwości NATO i Unii Europejskiej, aby osiągnąć długoterminową i zdecydowaną odpowiedź na zagrożenia stwarzane przez Rosję. Sutarėme aktyvinti pratybų vykdymą, įskaitant sienos kirtimą. Bendradarbiaujame ginkluotės įsigijimo srityje, perkame oro gynybos sistemų GROM už daugiau kaip 20 milijonų eurų. Zgadzamy się na intensyfikację wojskowych ćwiczeń bilateralnych, w tym obejmujących przekraczanie granicy państwowej. Współpracujemy w zakresie zakupu uzbrojenia, kupujemy systemy obrony przeciwlotniczej GROM za ponad 20 milionów euro.
Tvirtas atsakas prasideda nuo fronto Ukrainoje. Esame išvien su šia kovojančia tauta ir praktinė parama Ukrainai turi tęstis. Tuo pačiu metu NATO toliau turi stiprinti priešakinę gynybą. Zdecydowana odpowiedź rozpoczyna się na linii frontu w Ukrainie. Jednoczymy się z tym walczącym narodem. Praktyczne wsparcie dla Ukrainy musi być kontynuowane. NATO powinno nadal wzmacniać swoją wysuniętą obronę. Ilgalaikiam Rusijos atgrasymui ir atsakui į agresiją būtina stiprinti kovinius pajėgumus esančius alijanso rytinėme pakraštyje. Lenkijos pajėgų stiprinimas yra siektinas pavyzdys ir kitiems sąjungininkams. Długofalowe odstraszanie Rosji i odpowiedź na agresję wymagają zwiększenia zdolności bojowych na wschodniej flance sojuszu. Wzmocnienie sił zbrojnych przez Polskę jest wzorem do naśladowania dla innych państw sojuszniczych. W Wilniuje siekiame praktinių sprendimų dėl NATO, rytinės dalies gynybos stiprinimo, patikimos oro priešraketinės gynybos Baltijos valstybėse užtikrinimo. Oro gynybos pajėgumų trūkumas yra akivaizdus tiek Baltijos valstybėse, tiek visame alijanse. Ir pirmą kartą mūsų istorijoje NATO užtikrins visišką oro gynybą Vilniaus viršūnių susitikimo metu. Na szczycie Wilnie dążymy do praktycznych rozwiązań dla wzmocnienia obrony wschodniej części NATO, zapewnienia niezawodnej obrony powietrznej i przeciwrakietowej w krajach bałtyckich. Braki w zdolnościach obrony powietrznej są zauważalne zarówno w krajach bałtyckich, jak i w całym sojuszu. Po raz pierwszy w naszej historii NATO zapewni pełną obronę powietrzną podczas szczytu w Wilnie. Atnaujintas gynybos inwestycji įsipareigojimas Vilniuje turi būti ambicingas. Lietuva skiria 2,5% nuo bendro vidaus produkto ir tai turėtų būti naujoji norma. Galiausiai itin svarbu, kad Ukraina iš Vilniaus NATO viršūnių susitikimo išvyktų su aiškiu narystės alijanse veiksmų planu. Nowe zobowiązanie względem wydatków na obronność musi być ambitne. Litva wydaje 2,5% PKB i to powinno stać się nowym poziomem zobowiązania. Wreszcie niezwykle ważne jest, aby Ukraina z wileńskiego szczytu NATO wróciła z jasnym planem działania na rzecz członkowstwa w sojuszu. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze.